Laura Łącz urodziła się 25 października 1954 roku w Warszawie. Polska aktorka teatralna, filmowa oraz pisarka. Jest córką piłkarza i aktora Mariana Łącza i aktorki Haliny Dunajskiej. W 1977 roku została absolwentką PWST w Warszawie. Ukończyła też studia na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Warszawskim. Na deskach teatru oficjalnie zadebiutowała 3 lutego 1978 roku rolą kobiety w sztuce Ballada Łomżyńska Ernesta Bryna. W latach 1977-2000 występowała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. W 1983 roku otrzymała nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach kinowych, telewizyjnych i serialach, przedstawieniach teatralnych i teatrze telewizji. Jest autorką książek dla dzieci, m.in. Sekret Czarnego Łabędzia, Spełnione Marzenia oraz bajki i wiersze na 4 pory roku. Prowadzi agencję artystyczną Laura, która zajmuje się organizacją imprez artystycznych dla dzieci i dorosłych. Była dwukrotnie zamężna. W latach 1972-1979 jej mężem był muzyk Dominik Kuta. Była też żona aktora Krzysztofa Hamca, z którym ma syna Andrzeja. Laura Łącz wystąpiła w takich filmach i serialach jak Trochę Nadziei, Kwiat Paproci, Moja Wojna, Moja Miłość, Polskie Drogi, Układ Krążenia, Zielona Miłość, Punkt Widzenia, Sherlock Holmes i Dr. Watson, Nasze Podwórko, Polonia Restituta, Kontrakt, Kto Za, Krapi Joanna, Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy, Wierne Blizny, Filip z Konopi, Białe Tango, Gdzie Szukać Szczęścia, 07 Zgłoś się, Latawiec, Kamienne Tablice, Dłużnicy Śmierci, Sukces, Klan, Na Dobre i na Złe, Kryminalni, Niania, Na Wspólnej oraz Ojciec Mateusz.